Bloczki betonowe ukradliśmy. Do remontu na osiedlu. Zajmaliśmy dywan i bloczki, ty. O kurwa. O kurwa. Tostowane. O kurwa. Dobra, zmieniam zdanie. Moja siłka tak by wyglądała. Kurwa. Dobra, lecimy. Cześć, sekunda, sekunda? No. Nie. Kurwa, a, idealne, zawsze bez zapowiedzi. Ale dobra, lecimy. Cześć, Beglecie, ekipa WK z tej strony i dzisiaj oglądamy siłownię naszych widzów, kościoły naszych widzów. Kapliczki. A owca biskup ocenia i namaści albo nie. I Jarek Pietrzak jest pierwszą osobą z taką siłownią. Przeglądam sobie Facebooka, a tu nagle Warszawski Cox chce zobaczyć moją siłownię. No dobra, pokażę wam. Pokaż. O kurwa! To jest jakiś ten klub fitness. Nie, sam sobie urządził. Nie, pokoik, a zajebiście. Nice. O kurde, ale roboty. Ja teraz na Śląsku chodziłem do takiego ekstrema i to normalnie wygląda jak taki mini ekstrem. Bardzo fajnie. Tak, właśnie fajne mi się skojarzyło od razu z tą sieciówką, bo to sieciówka. No, zajebiście. Patrzcie, to do siadów jest w wielu takich właśnie mniejszych sieciówkach. I w sumie jest to dość lekkie, zajmuje nie tak dużo miejsca, a to jest spoko. I spoko. No, fajne, bo i do ławy, i do siadów, nie? To można na polecić. Na każdej wysokości masz. Ale patrzcie, co tu jest, co to jest za chwycz? Ja tego jeszcze nie mogę... Podciągania? No. To jest do podciągania taki duży... Jak do podciągania? Tak, tak. Bary. No gdzie do podciągania, kurwa? No gdzie? Obciążasz, tu ja, pchasz. Ja nie widzę. Po bokach masz na talerze, a tu rączki do wypychania. I na stojaka robisz barę albo na siedząco. Aha. Ty zajebiste, faktycznie, bo to tam nie są... nie widziałem tego jeszcze. Po co konstrukcja? Tylko, że to jest w górze. To jest w górze. No teraz jest zostawione no, teraz na górę, jest w górę, no. Żeby się przemieszczać. I żeby miejsca więcej. Jest blokada, jak to się blokuje, bo no, nie widać nie blokady właśnie, teraz. No. Ty. No, no jakaś jest. O, jest sprzęcie fajnie. Ketle, fajnie, sztangi. No pozazdrościć. Gumę. Drabinek. My mieliśmy w piwnicy, no to to jest kurwa Ferrari, nie? Siłka i Ferrari. Rozmiar siłki no odpowiedni, nie? Pod wszystko. Tak. Ty Ninja Warrior, Jarek Pietrzak. Wszystko jest git. Dobra, idziemy z kolejną siłką. No to ciężko będzie przejść. Marcin Belina. Na razie top 1. U, hamówka. Fajnie. No, nie, no też fajnie. O, dywaniki, klimat. To jak u nas. Wyciąg jak u nas. Zastanawiam się, gdzie ta piwnica jest. Pod jakimś blokiem chyba. Pod, albo kamienicą. Zobacz, bo stropy są takie. Strop, no. Łuki, to jest stary budynek. Rowerek tu. Kurwa, fajny klimacik. Też ten stary. Tam zobacz, zamurowane drzwi były. Dipy. Widzisz? No. Tam kogoś zabili i zamurowali. Albo nie zabili i zamurowali. Wolne ciężary. Wygląda jakby było ciutkę więcej miejsca niż na poprzedni. Airbag właśnie jest. Podciąganie znaczy nie, to jest. Spinner. Lustro. Widzicie jak ile luster? Spinner, no. Kulturystyka. Dużo luster. Kulturysta. Fajnie, no. Spokojnolisz tam, bardzo fajna. A ja sądzę, że zobacz, ta cegła była przez niego malowana. Mogło tak być. Zobacz ile. To też za poświęcenie ile. Ciekawe, czy nasze podpisy jeszcze są, nie? Są. U ciebie. Patrzyłeś? No nie wiem, teraz tak nie patrzyłem, ale rok temu były. Kacper Kosiński. W Stodole. Fajne, duże miejsce. Dużo jest siłowni w Stodołach. Dwa rekordziki. Przysiady, rekordy. Zajebiście. No, my tego... Mieliśmy to kiedyś zrobić i nie zrobiliśmy w końcu. Dla nas takiej ścianki. Klada 100, a patrz, Przemo 50 na 2, bo jeszcze jedynek nie robił, pewnie dopiero zaczyna, ale jest już kurwa tabliczka, bardzo fajnie. Kobiety. 6 dych pójdzie na raz. Dżeny 30. Czy może to jest... Dżeny sporo, co? Przemo 5 dych, zobacz. Dżeny 3. No. Dżenego możecie przesunąć Dżeny do facetów. Kobieta. A, dobra. Z tym wynikiem. Ty, to jest w jakimś... No w Stodole. W Stodole to jest. No tak. Na wsi pewnie. No, pewnie na wsi. Pewnie... No. Pierwsze zdanie, pewnie nie? W Polsce, bo siłownia tutaj po polsku piszą. No i pewnie jakieś tablice rekordów tam są. I raczej mogą być, jak napisali. Ale zobacz. Chyba tu trenują. Jest ławeczka jest. Czyli jest spartańsko, jeszcze bardziej Dipy? Spartańsko niż w bloku. Bardzo, no to jest...
Sparta Fest. Jeszcze, ja myślę, że bardziej powinniśmy punktować w stodołach niż w piwnicach chyba. No pewnie, chyba. Ale tu jest więcej miejsca. Pokój to ty, jest. Ty, czy to nie jest stojaki z czempiona? A, tak, aretę. To są stojaki. Dokładnie te same stojaki. Ale nawet gadaliśmy chyba z tym gościem i on tak, mówił, że kupił je z czempiona. Nigdzie nie spotkałem się z tymi stojakami. To są te stojaki. My mamy, to widzisz, tak to my mamy tą. Poczekaj, kto ławę. To jest? Kamil Boratyński, to my mamy ławę. To nagrajmy ławę. Na recepcji i pokażemy wam, i a ty razem, masz stojaki od tej ławy. Razem mamy już pół czempiona. I jak połączymy to kiedyś, to tak jak w filmach Marvela. A to jest tak jak w filmach Marvela, że wiesz, te... Pierścienie, kamienie szukali tak. Do tego rękawicy. Do rękawic. Pierścienie to we Władcy Pierścieni, kurwa. A w Harry Potterze co się szukało? Jeszcze ktoś ma drążek z czempa, ktoś kupił. Co się szukało w Harry Potterze? Tam cała brama była. Nie pamiętam. Ile gryfów? Szare ognia. Gryfy mi się teraz skojarzyły ze zwierzętami, jak to gryfy powiedział. Nie, Miłosz Mencel? O! O, tu być. Fajnie. Zobacz, wszystkie handle. Ale zadbał estetykę. Patrz, wszystkie ściany wyprostowane. O kurwa. Nie, to moja, to moja ulubiona siłka póki co. Ledy na górze. Nowy no. Top 1. No. To jest jak studio nagrań. Dla mnie to jest jak studio nagrań. Tam było bardziej wymuskanie, że to tak czerwono, nie? Tak no. Sieciówkowo. No a tu jest taka szczera rzeźnia, ale kurwa, rzeźnia na sterydach. Jest bardziej klimat rzeźni chyba. Fajne duże lustro, kulturysta, nie? Zajebiście. Stojaki zajebiste, ława wygląda na solidną. Trening. No, nie za wąska. Patrzcie, zestaw hantli. No, kulturysta, co? Poukładane w chuj, człowiek. Dipki, podciągania, wszystko jest. Wieszaki? No, nie no, zajebiście to wygląda. No. Myślę, że porządek. Właśnie nawet musimy docenić to, ile on tutaj miejsca zaoszczędził poprzez no. Właśnie takie no. Rozwiązania. Ale musi mieć taki charakter do tego. No. Myślę, że nam by się nie udało. Taki robór. Mhm. Robór by udał radę chyba. To, no. No. Maciej Świński. Siwiński. Siwiński. Dlaczego przekręcasz? Bo się pochylam, kurwa. O, to domowa siłownia, seria siadów. To mi się podoba. Wyszedł poza schemat. No. Widać, że trójbój jest grany, ma neopreny, SBD-ki. To chyba jakiś rekord będzie. One rep. O, tam chyba z 25. 230 coś. 80, 105, 210, 230 kilo tu jest. Albo więcej, bo jeszcze tu jest taki mały talerz chyba, nie? A producent stojaka no, zaleca do ilu kilo? Ten stojak do 200 chyba. To 250 tak. Albo... Szacun. Kurwa, jaki chłop. Zależy. W chuj. Spory chłop. Nie bać się tam, 250. Wiem jak pachnie. Ale co pachnie? Wiem jak pachnie ten chłop, że wiem, że to podnosi, wiem jak pachnie, ja wiem o co tu chodzi. No jak nie, wiesz jak pachnie, no jak kurwa ty? No. No jak my no. Jak no my. To już wiem. Jak my kurwa jak byliśmy w tym etapie no. Ale przepoconą koszulką. Nie widać tak siłki. Przepoconą koszulką. Ale widać poświęceniem wystarczająco, pachnie. Wystarczająco, że jest zajebany no. Też. Pachnie... Tylko pytanie ile tam jeszcze jest dookoła, nie? Butterfly, zobacz, człowieku. Nie no, to wygląda już jak jakaś taka siłeczka. Ale kurczę, podłoga, zobacz, gdzie taka podłoga jest? To nie będzie jakiś obiekt taki typu szkoła czy coś? Szkoła, nie? To samo miałem. Stołówka? Jaka stołówka? To nie wiem. Michał Koziar. Ale szkoła tak. O! Zetoro? O kurwa! Druga, chyba druga co do najfajniejszej, co mi się podoba. Zobaczmy co tu jest. Dipki, no, podciągania. Jest, co to jest za kulturysta? To jest jakiś... Licheni? Nie, to jest... Sandow. Tom Plac był na lewo, ale tego nie rozpoznałem. O tu, Licheni jest. Agresywny Wojtek nawet. No. Ty, dzik, ten, ketel dzika był na ścianie. Jest ketel i dziki na górze. Dziki są na górze. Gryf nawet łamany, Tom Plac, krzywiany jest. Gryf nawet, kurwa. Ej, dojebane. Sportowa. Nie, fajnie. I fajne nagranie. Nie mamy głosu? Okay. O, Feros robi spoko rzeczy, to na pewno są. Krądzika. JTCNW, tam po cichcu, żeby ich tam jebać. W czasie pracy. Bardzo fajnie. Wyciąg. Wyciąg spartański. Robiliśmy kurwa 3 lata na takim.
Te ławki od niego rosną w chuj. Dupęcje wiszą. Te ławki i... też, które mają osobno siedzisko, osobno pod plecy, nie? Są słabe. Mhm. Tak. Nie, no offense, ale po prostu z doświadczenia, co tu mieliśmy. Zobacz, jaki wybór, wszystko. Kurwa, lepiej niż u nas, ty. Dobra, nowy top 1, chuj tam. Hmm. Dla mnie absolutnie numer 1. Rul, Marcus Rul, patrzcie. Marcus Rul, no. Nie no, chyba nie też wiem, dla no. mnie na równi z poprzednim. Fajny klimacik, czy po prostu od razu ten klimat się przebija. No, tak. Ja bym chciał tu najbardziej kupić. Właśnie żałuję, że my nie mogliśmy nigdy czegoś takiego zrobić w piwnicy, bo o, za mało miejsca. O kurwa mać! Ty, Sparta Praga, gdyby ta siłownia była w Pradze, to bym ją nazwał Sparta Praga. Ja pierdolę, ty! Skos! Kurczę, i patrz, regulowana. Regulowana. To jest regulacja. To jest coś więcej niż my robiliśmy. Paradoksalnie powiem wam, że jeżeli to jest szeroka deska właśnie i jest fajnie ona jeszcze stłumiona kocem, będzie ona o wiele lepsza niż wiele ławeczek kupnych z regulacją, które się zwężają, mają taki profil, że się zwężają. Nie ma nic gorszego niż zwężane ławki. No zajebiście, serio. Ale komentarz zajebisty. Chciałbym komuś tak zaufać, jak ty tej ławce. Ale zobacz jeszcze mięśnie te stabilizujące ćwiczenie, bo na pewno to wymaga w chuj skupienia, żeby tu zrobić pełną serię. Kurwa, nie sądzę. Wydaje mi się, że jak już ona siądzie i fajnie ją tam ułoży, to że jest git. Poważnie, wydaje mi się, że na tych ławkach, co kupujesz i są zwężane, to bardziej musisz się starać o tą stabilizację. Chodzi mi o tą jęgę, wiesz? No jęgę... No dobra. No drodzy, może tak, ale bardziej to może jakby to było na dwóch wiadrach i płaska ławka, pozioma, wydaje mi się, że spoko. Moi drodzy widzowie, łapy w górę dla wiader, bo kurwa 2 lata wytrzymały, właśnie doczytałem. 2 lata wyciska jebany na tym. I wiadra całe. Jeżeli ktoś mówi, że tam nie ma warunków albo że czasu i że mu się nie chce... A wiecie, że w przypomnijcie sobie to zdjęcie i przestańmy wszyscy wspólnie pierdolić. Beton może być w wiadrach, to nie muszą być puste. No tak, rzeczywiście. Ja bym beton. Robór jak rozkminia. Betonu wlał. No widzisz, no dlatego robór by to ogarnął też, nie? My ogólnie podobnie wyciskaliśmy pierwsze lata. Na deskorolce wyciskaliście. No, a więc kurwa. Tam też, ale no i co? Kurwa, no trzeba było zrobić trening, trzeba było. No tak. Ale ta deskorolka nie spierdoliła wam? Ty, że my nie mamy żadnych fot, nie? Z tej szafy, kurwa. Ani jednej foty, jak? Kurwa, gry w człowieku, kurwa, no takiego robór wycisk. Po serii nagle. Ja pamiętam gry, nawet, kurwa, pamiętacie krzyżę. Jaki to ciężar był? Ja nawet pamiętam, że to było 90 kilo. O, albo tak odbijałem, że 90 gry parę. A gry w to co to było? No dwie rurki z kastorami, nie? Włożone to jedna w siebie. Była, dlatego się wykrzywiła. A potem zrobiliśmy drugą, żeby wzmocnić, ale i tak chyba było krzywe. To było ważne, że to było z obi. Zobi, a. Rura zobi. Ta ławka jest gorsza niż poprzednia. W chuj gorsza. Nie patrzcie, jaka jest wąziutka. Bardzo wąska. Jest za wąska ta ławka do dużych wyników. To już mówiliśmy. Czaj, że lepiej na dwóch wiadrach i desce? No. Niż na ławce za pewnie kilkaset złotych? Poważnie, bo serio taka szerokość, kurczę, ona potrafi odjąć 10 kilo do wyniku. Mieliśmy też taką wąską ławkę na poprzedniej miejscówce. No tak, a ta co była takim trapezem. I ona fajnie wyglądała, ona była droga i fajnie była tak, obita. Tak. Nie ma się co przypierdać do jakości wykonania, tylko do konceptu zwężającej się ławki. No. Normalnie w sieciówkach są takie. Minimalizm, ale drążek jest, ława jest. Jak na minimalizm spoko i tu kolega chyba biega sporo, bo tam widzę takie, że to trochę wygląda jak takie maratonowe medale. Mhm. Rafał piękny. To? Zobaczmy, czy ma piękną siłownię. Fajne. Też na strychu. Też strychu, no. Chyba znamy firmę, co? Znamy. Nie, stojaki. Stojaczki. Spoko. Ta ławeczka szersza jest trochę, aczkolwiek się zwęża, ale jest szersza. Tutaj już, kurwa, no fajnie. No niewiele, nie widzimy więcej. Spoko. Ale Rafał, jak to oglądasz, ale chujowy wybór, co? Z tymi stojakami. My też się przejechaliśmy, chłopie. Sylwek cebula. Chóry drążek chyba, co? Tak. Tak jest. Ława jest, gry.
Zobacz, maszynka nawet do wyciskania. Kurwa, ten. A, no, siema mini Mike. Siema. Przyjdzie. Słyszałem, że dzisiaj stówkę wyciskuję. No to robimy zaraz. Jak już wszedłeś, to musisz stówę, bo dalej nie puścimy. Nie wiem, czy ten mi ręka na to pozwoli. Cześć, witam serdecznie, witam widzów. Akurat nagrywamy siłki naszych widzów. Tak? Oceniamy. Siłeczka spoko. Moja by tak wyglądała. Tak myślę. Gdybym sam miał urządzać, coś takiego kurwa by było. Brakuje mi trochę raka jednak. Tutaj w sensie stojaków, aha, nie? Aha, no. Bo nie zrobisz przysiadów, nie? No. Ale tu chyba bardziej taki street workout właśnie. Więc troszeczkę gorzej niż poprzedniczki. Szukam gdzieś, no. Wiesz, paletek. Ale jest. Ale nie było. Czasami wystarczy tylko powieszczenie. Inaczej, czasami wystarczą tylko chęci. Ale też bardziej właśnie ten street workout tak tam był chyba. No. O, czegoś takiego tam brakuje, nie? Mhm. No i patrz, jedna rzecz kurwa wszystko. I masz. Wszystko robisz, nie? I to jest zajebista siłka ogólnie. No tak, wszystko tu zrobisz. Podciągnie się, tak. Wyjmie ławkę, ma podciągnie się, nie? Zrobi przysiady, zrobi ławę. Zabezpieczenie jest na siada. Nie zawsze więcej znaczy lepiej. I tam chyba wyciąg jest zbudowany, dobrze widzę? Dipy ma. I patrzcie, ale taki wyciąg. Widzisz, takie kółko wisi, no. To chyba wyciąg jest. Tak. Czyli no kurwa, no człowiek, no. Wszystko tu masz. Tak. Taki wycinek i ile on jest tu w stanie zrobić. Dobra, zmieniam zdanie. Moja siłka tak by wyglądała. Kupiłbym taką jedną rzecz. Kurwa, rewelacja. Antek, dziękuję, że mi przypomniałeś, jak ważne jest to. A, dobra, to jest ten trójboista, Antek Kowalski. Serio, no okay. Wszystko sobie robisz. Mateusz, Głodek. Tutaj tak wykończone, nie? Wykładzinka jak u nas w biurze, panowie. Przyjemnie. Telewizorek to też propsuje. Wiem, że Robert może nie do końca. Ale ja worek lubię jest, coś na to Robert też tutaj ma coś dla siebie. Szukam jeszcze właśnie tego... No nie ma stojaczków, nie widzę, czy tam, gdzie jest po lewej coś, ale nie wiem, czy to były stojaki. Ale też jest butterfly, jest trampolina, to i pączek by się odnalazł, na naszą siłkę też kupił. Bo wiecie, u nas na siłce jest suwnica i ja aktualnie na przykład robię na suwnicy nogi, ale w warunkach domowych, no praktyczniejsze będzie o wiele po prostu robić, jeżeli możecie, zdrowie wam pozwala, jest robić właśnie ten przysiad, nie? No po prostu zmieścić się ze wszystkim na małej powierzchni. Co myślisz, sakro, o tych wygiętych ławkach na brzuch? Szkoda miejsca. Czy to lepsze od prostej? Szkoda miejsca. W ogóle nie, można brzuch inaczej, tak? No, zwiększasz trochę zakres ruchu i tyle, nie? Ale czy to chodzi mi bardziej o, wiesz, już czy wygięcie coś tu zmienia, nie? No tak, zwiększa zakres ruchu, ale to raczej jest trochę zbędne, okay. Przy treningu. Bo się zastanawiałem, czy to jest jakiś wymysł, wiesz, producentów taki troszkę bezsensowny, nie? No, i hula hop na otarcie, ale... hula hop na otarcie nosk różowe. Są dipy. Plus za rozjebane siedzisko. Trąbek. Tak, a ławka jest w porządku tu jeszcze, w sensie, że jest trenowana. Jest szeroka. Tak, tak. Jest dzielona, ale jest szeroka i za to plus. Bicka pompuje, zobacz, na uginanych. Też pamiętam, że my też marzyliśmy w piwnicy o tej giętej i chyba kupiliśmy w końcu, nie? Tak. To był jakby nowy etap taki. Wygodne do bica. Nowy etap ćwiczenia bica. Myśleliśmy, że jak Ronnie Coleman nam kurwa wyjebie bicę. A tu nie mamy u siebie tego gryfu takiego łamanego, co nie? No nie ma chyba. Kurczę, tak się zastanawiam, czy właśnie te widoki tego pokroju są unikatowe dla Europy na przykład, bo w Tajlandii powiedzmy takie miejsca do ćwiczeń typu właśnie do sztuk walki czy siłki w Tajlandii czy w Azji ogólnie pewnie coś tego pokroju, siłki takie domowe będą inny miały klimat, bo troszeczkę jest inna tam... Chyba pod gołym niebem często. No właśnie. A znowuż w Stanach to by były pewnie jakieś takie garażowe siłki, nie? To jest takie typowe tutaj dla nas, nie? No bo się powtarzają cały czas. Tak, że siłka jest spychana do pomieszczeń tych, powiedzmy, najmniej tak zadbanych, nie? Ale zobacz, i to jest z tego względu, to jest tak zrobione, bo i tak się marnuje to pomieszczenie, to się zrobi tam siłownie na przykład, nie? Jest jedyne wolne. Nie masz na tyle dużego mieszkania, żeby zrobić to w pełnoprawnym pomieszczeniu. Dokładnie, no to jest luksus, nie? Ale myślę, że to się zmieni, że siłka kiedyś będzie na tyle ważna, że na przykład ludzie będą poświęcali, nie wiem, na przykład większe pomieszczenia, może ładniejsze. Na przykład sypialnię wypierdolą do piwnicy, a siłkę zrobią, wiesz, w zajebistym pomieszczeniu, nie? Patrz, ławkę wsuwasz, zajebisty sprzęt. Bo już, że tylko...
tyle wystarczy. Jeszcze tu ławkę, nie widzimy ciężarów, ale naprawdę ta maszynka wystarczy. Znaczy to jest stojak. No stojak w sensie. To jest po prostu stojak. Po prostu stojak czasami wystarczy. Roboty, nie? No. To właśnie mega props. Patryk Weinert. Ty też te łuki. Ja to nie wiem. Muszą nam napisać, skąd to jest te łuki. My w ogóle pierwszy dywan ze śmietnika zajebaliśmy, nie? Co mieliśmy. Tak, tak. Ciekawe, jakie tu są historie z tymi dywanami, bo nie sądzę, że dobrał takie w sklepie. Bloczki betonowe ukradliśmy z remontu na osiedlu. Zajebaliśmy dywan i bloczki, ty. Ciężkie w chuj. Jeszcze kanapa była ze śmietnika, nie? Taka nie pamiętam już, ale możliwe. Taki fotel, kurwa, był masywny. Fotel ze śmietnika zajebaliśmy. No. Dywan i kurwa fotel ze śmietnika, ty. 2007, fajny rok. Nie pamiętałem tego. Tutaj Adrian pisze, że to jest kuźnia golemów założona w 2019 roku. I to jest po starym chlewiku. No to patrzcie, mamy... Własnej roboty. Mamy... Super. My odnawialiśmy stojaki. Raz kurnik, a tutaj chlewik. Chlewik, tak. No. Podciąganie, dipy, nasze. Regulowana nasze ławeczka, jedna, druga, więc kilka osób może ćwiczyć. No. Są pewnie tam jakieś handle i ciężary. No kurwa, bardzo fajna siłka. Smoke weed every day. O kurwa. Ej, fajnie. Nie, szczerze nie wierzę, że... Że robi na tym. Myślę, że to fota... Ale potrzeby... pomysłowa fota, trzeba przyznać. Nie wierzę, że robisz na tym train. A mi się wydaje, że może robić. Jak robisz, to jesteś jebanym rzeźnikiem. Też jest coś takiego, że te wody się chwieją i że to też jest funkcjonalny train. To się nazywa tsunami bench press. I mi się wydaje, że serio może sobie tak klatkę troszkę potyrać. Może rozbudować, ale pytanie na ile dociąży. Nie wiem, czy kurczę pompek już by nie było lepiej robić w różnym... Oczywiście. W różnych konfiguracjach i na przykład z różnym na nachyleniem. Ale jeden na nogi i dwa na ręce. Nie masz tego, że ci buja tą sztangą. Co? Nie masz tego efektu, że ci buja tą sztangą. Ale to wiesz, no to ile tutaj dociąży? Ile ma ten baniak? 5. 5, czyli ma... Piątka, no. No to ma... No, ta rurka ma... No nie. Fajnie, fajna jest surowizna, ale no. To nie jest efektywne na pewno. Lepiej robić pompki. Mhm. Fajny stojak na talerze, w ogóle kurwa lepszy niż taki wiszący chyba, bo wiesz, turlasz sobie od razu, nie? A gdzie, trochę... poczekaj, który stojak? Wow, na środku, a jak 25 musisz powiesić, ten. No nie, panowie, tak. Wy wiecie kurwa, jak te martwe robiliście, no to jest jebanie, że musisz podnieść zajebiste rozwiązanie. I wieszać kurwa, a tutaj sobie toczysz. Zajebiste rozwiązanie. W ogóle to, zobaczcie, nadaje takiego klimatu... Industrialnego. Industrialnego, dokładnie. To jest opuszczony, wiesz, jak opuszczona hala jakaś taka. A, fajna posadzka. A po co dwa kosze owca, jak myślisz? Dwa kosze? Po co dwa aż? To jest lustro. Kurwa. Ale dobra próba. Tutaj jest nawet fotel. Jak ci, się nie chce, jak ci się nie chce trenować? Ty, no tak. Zajebiście. Zrobiony z palec. Albo jak wiesz, no, między seriami. Jest tak między seriami, nie? O kurwa. Fajnie, nie, fajnie, fajnie. Może pszczelarze. No właśnie, no. Ogólnie ten wzór może być, mieć jakąś, wiesz, jakieś uzasadnienie, że na przykład jest lepszy grip. Dzięki temu. To jest wytrzymałe. Jak się spocisz. To jest cud natury, najbardziej wytrzymała konstrukcja, jest znana. No. To jest ogólnie najczęściej spotykany kształt w przyrodzie. Widzisz? No. Czyli ta ławeczka, ten materiał ławeczki na pewno jest mocny. Sztanga jest trochę krótsza chyba. No. Tak, sztanga z typu cięższy, więc nie chciałbym napisać. Też zaczynaliśmy od tych sztang cienkich, no. Ale da się zawsze. Wszystko bardzo ładnie, tylko no, sztanga jest typu frajer. To nie ma zmiany. Reszta sztos. I to koniec. Szymon Chlastawa zamknął no to zestawienie wybór. I nagradzamy pierwszą, tak? No. Ja tam aha, to był film. Zrobił. Nie, to był ten film, co w Dziku było oklejone wszystko. Ale to nie dlatego, żeby nie było. Bo teraz jestem biased, nie? Że wiesz, to jest ten wudzik. Ale zanim zobaczyłem te naklejki i wszystko, to już wiedziałem, że to jest top 1. To. Zetoro. Dobra, sorry. Zetoro Jim. No. Kurczę, ja bym chciał tutaj. Czuję tam trening na przykład. Przyjść kurwa i
zajechać jak świnia. Kurwa. Bym się zajechał tam. Ogólnie takie plakaty też mieliśmy, nie? No właśnie tak, no odnaleźliśmy. Praktycznie identyczne. No, Zetora wygrał odcinek też. To co, mówimy ale, o plakacie no, wiesz, Jaya Cutlera. Ale oczywiście poczekaj, bo ludzie mogą co? Powiedzieć, że są naklejki, wiesz, sportowe, że są dziki i dlatego nagrodziliśmy. A nie dlatego? No ale to ja już. A wiesz co, a nawet jeżeli. Nie no, to możemy. Możemy to zrobić. Każdy mógł nakleić, nie? A no. Ja już tłumaczyłem, że to nie przez to wybór. Co o Jayu Cutlerze chcesz zobacz powiedzieć? To, widzisz, zatrzymaj ja? Tam. Pączek. On prawdopodobnie robił tak samo plakaty jak my, że drukował na A4 i łączył je. A, tylko nie ma robura, dlatego to ciągle wisi. I my tak Jaya Cutlera robiliśmy. Nie, rozpierdoliłem. Kurwa, ale patrz, koszulka, lustro, wiecie o co chodzi? Tak. No nie, no jest właśnie te smaczki, nie? Bo na przykład ta siłka poprzednia też mi się bardzo podobała. Bardzo zajebiście dobra. Była poukładana, tylko właśnie nie ma... Klimat lepszy jest w Zetoro, moim tak. zdaniem. Mhm. Po prostu. Więcej miejsca. Tu jest bardziej zadbane no. i ja trochę też, ciaśniej. Też bym dał no. na tamtą. Okej, także dla Zetoro ja bym widział zgrzebeczkę dzików zielonych, bo nie ma w Lidlach. Bo się wyprzedają. I co mu tam jeszcze na siłkę możemy dać? Kulturysta. To jest kulturystyczna magnezja. Siłka. Mamy jeszcze magnezję. Jest magnezja. To damy koniecznie. Magnezję. No. Tutaj nie ma co się martwić, że się pobrudzi. Damy wlepki. Może znajdziemy kreatynę, chociaż jej nie ma. Ja mam parę kreatyny w domu. Kilka mogę sztuk. Oddać, bo mam zapas taki, że go nie to, wiem. Nawet. To sakera kreatynę jeszcze. Ogólnie jak ktoś chce kreatynę widzowie, to priv, nie? Wiecie, wydaje mi się, że jemu będzie pasowała koszulka właśnie z wiskozy. O, to klejone takie plakaty. Tylko nie Ultimate Fit, nie Slim, tylko ta oversize'owa, na przykład w tym kolorze, że to jest taki, wiesz, styl na przykład, że on lubi się ubrać w taki oversize jak na przykład kulturyści w latach 80. nie? Mhm. Więc ja bym w tą stronę poszedł, jeszcze jakieś koszulki wysłał. To może Stringer? Stringera też. Stringera i Safari oversize, wiskoza. No rzeczywiście, ma klimat te Safari. No i dobra, to było na tyle. Co? Jak będziemy zbierać do kolejnego odcinka siłownie to na Armii WK, będą zbierane i widzimy się w kolejnym odcinku.